W parlamencie powiedział pan profesor, że doszło na pokładzie Tupolewa do dwóch wybuchów. Skąd wiadomo, że, tak, że miały miejsce wybuchy, że do nich doszło? Takie podejrzenia mieliśmy wcześniej już, analizując wykresy podane przez Mack i Millera. Okazało się, że na tych wykresach prezentowanych przez Mack można zauważyć bardzo silne wstrząsy, które miały czas trwania ich, był dziesiętne części sekundy, co nie jest możliwe przy normalnym locie samolotu. A skąd wiadomo, że akurat w tym czasie i w tym miejscu, bo bardzo precyzyjnie określił pan czas, kiedy nastąpiły te wybuchy? Te wybuchy są zlokalizowane przez w raportach Macku i raporcie Millera pomiędzy Brzozą i ostatnim Tawsem. Natomiast już wcześniej sygnalizowaliśmy, że niektóre z wykresów mogą być przesunięte. I tam wystarczy przesunięcie jednej sekundy tych wykresów, żeby one już się znalazły przy tym Tawsie 38, który wzbudzał od początku nasze największe podejrzenia, bo wszystkie Tawsy, które były rejestrowane, były alarmami. Natomiast ten ostatni Tafs, który został zarejestrowany, to był Tafs lądowania. Czyli pomiędzy Brzozą a lądowaniem doszło do wybuchu, do dwóch wybuchów. Do dwóch wybuchów w pobliżu tego Tafs numer 38. Tafs, który został zarejestrowany, natomiast nie jest absolutnie analizowany i nie jest przedstawiany ani w raporcie Macku, ani w raporcie Millera. Czego dotyczyły wykresy, o którym pan mówi, zarówno w raporcie Macku, jak i w raporcie Millera? Jeden z wykresów dotyczył przyspieszenia pionowego, to znaczy bezpośrednio jest to pomiar siły, która zadziałała na samolot. I co dziwne, ta siła zadziałała na samolot od góry, nie od dołu, tak jakby można było się spodziewać przy uderzeniu w drzewo. A drugi z wykresów prezentowanych tylko u Millera to są bardzo silne wychylenia w lewą stronę samolotu. Jak raport Millera i raport Mack tłumaczą te wybuchy? Czym oni tłumaczą to? O wybuchach to w ogóle nie ma mowy. Natomiast te przyspieszenia gwałtowne i ten gwałtowny skręt w lewo w ogóle nie są tłumaczone w obu raportach. W ogóle tego nie ma? Nie ma ani jednego słowa. One są na wykresach tylko, natomiast w samych raportach nie ma żadnych wyjaśnień. Czyli rozumiem, że przeciętny człowiek, zwykły czytelnik tego raportu, który został opublikowany, osoba, która się nie zna na prawach fizyki, nie jest specjalistą z tej dziedziny, nie jest w stanie tego wychwycić. Nie jest w stanie tego wychwycić. To można dopiero zrobić, analizując dane. Ja też nie jestem specjalistą z dziedziny lotnictwa, jestem fizykiem, ale mam 30 lat doświadczeń w analizowaniu danych doświadczalnych. I to zwróciło moją uwagę, dlatego że mam już wyczulony wzrok na wszelkie niezgodności i nieprawidłowości w przebiegu funkcji na wykresach. O czym świadczą te wybuchy? Czy można w tej chwili sformułować tezę, że doszło do zamachu, czy wybuchy były pochodną czegoś innego? Te wybuchy, i to jest analiza doktora Szuladzińskiego z Australii, który reprezentuje tutaj firmę zajmującą się wpływem wybuchów na struktury, między innymi struktury lotnicze. I doktor Szuladziński twierdzi dwie rzeczy, że najprawdopodobniej wybuch, który odtrącił część skrzydła, był wybuchem na zewnątrz, przed skrzydłem. Natomiast drugi wybuch, do którego doszło wewnątrz kadłuba, w pobliżu centropłata, czyli tej środkowej części samolotu, to był wybuch, który otworzył całą górę samolotu. I to są jego analizy, jest to wstępna analiza i te wszystkie analizy wymagałyby potwierdzenia. Rzeczywistym potwierdzeniem tego, zdobyciem takich dowodów na tą hipotezę, bo to jest postawiona hipoteza, ale hipoteza postawiona przez eksperta najwyższej klasy, to jest badanie wraku. Oraz, tak jak profesor Biden stwierdził, autopsja wszystkich
ciał wszystkich ofiar tej katastrofy. Panie profesorze, wraku nie mamy i rozumiem, że dopóki nie będziemy mieli wraku, to nie można zweryfikować tej hipotezy, tak? Tego do końca nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Ja bym powiedział tak. Czy zweryfikować przy pomocy dostępnych metod może będziemy, ale udowodnić to już jest zupełnie inna rzecz, tak? To są dwie różne rzeczy. Mieć przekonanie i mieć wsparcie przy pomocy badań naukowych to jest dla naukowca jedna rzecz. Natomiast druga rzecz to jest udowodnienie tego przed sądem. Dziękuję bardzo.